Minęło już ponad 30 lat, odkąd Music Man wyprodukował swój ostatni wzmacniacz gitarowy. Ta kalifornijska firma, znana obecnie raczej z produkcji doskonałych gitar elektrycznych i basowych, po ponad 30 latach przerwy zaprezentowała reedycję serii wzmacniaczy gitarowych i basowych produkowanych przez firmę Music Man na przełomie lat 70. i 80., czyli zanim Music Man został kupiony przez firmę Ernie Ball. Ojcem wzmacniaczy Music Man był niejaki Tom Walker, ale w pracy towarzyszył mu bardziej znany w świecie Leo Fender. Wystarczy zresztą rzucić okiem na wzmacniacz, by nie mieć w tym temacie wątpliwości. Reedycja serii nastąpiła we współpracy z Marco De Vilgelisem, znanym z firm DV Mark i Mark Bass. Wzmacniacz, który otrzymaliśmy do testów, to model Combo 112 RD50. Za nazwą stoi oczywiście jeden 12-calowy głośnik, 50 W mocy, a literki R i D oznaczają odpowiednio reverb i distortion. Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre, wzmacniacz prezentuje się stylowo i wyglądem nawiązuje do klasycznych Fenderów z serii Blackface. Wzmacniacz posiada dwa kanały, kanał czysty i przesterowany. Oba kanały posiadają niezależny dwupasmowy korektor brzmienia, czyli gałki bass i treble. Na uwagę zasługuje przełącznik Normal Bright, działający w kanale czystym. Działa on podobnie jak we wzmacniaczach Fendera. Rozjaśnia brzmienie, w połączeniu z singlami Stratocastera uzyskamy klasyczną fenderowską szklankę. Kanał przesterowany jest tu oznaczony jako limiter, co ma pewne uzasadnienie w dynamice dźwięku. Przesterowanie lampy elektronowej powoduje przecież efekt kompresora i limitera dynamiki. Mamy tu do czynienia ze wzmacniaczem niskogainowym, a więc i przester możliwy do uzyskania to raczej mocny amerykański crunch niż jakieś potężne brzmienie distortion. Metalowcy będą pewnie rozczarowani, ale cała reszta powinna być zadowolona. Na pokładzie mamy klasyczny lampowy overdrive, można grać potężne riffy, zwłaszcza że wzmacniacz jest wyjątkowo głośny i zupełnie nie nadaje się do gry w domu. Gdyby zajrzeć do środka, sekcja przedwzmacniacza w kanale czystym oparta jest na tranzystorach, zaś w kanale przesterowanym wykorzystano popularną lampę ECC83. Wzmacniacz mocy to dwie tetrody 6L6, co tym bardziej podkreśla fenderowski charakter wzmacniacza, ponieważ Fender stosował te lampy w bardzo wielu, bardzo znanych seriach wzmacniaczy. Stosuje je zresztą do dziś. Wzmacniacz wyposażono też w pogłos sprężynowy oraz złącze do foot switcha, którego zadaniem jest zmiana kanałów. Panel tylny zawiera też kilka wyjść na kolumny gitarowe o różnej impedancji. Skoro już oglądamy wzmacniacz z tyłu, warto zajrzeć do głośnika. Mamy tu do czynienia z innowacją w tej vintage'owej konstrukcji. Zastosowano bowiem głośnik marki DV Mark z magnesem neodymowym. Ma to z pewnością wpływ na wagę całego urządzenia, która nie przekracza 12 kg. To zaskakująco mało jak na 50-watowy lampowy wzmacniacz. Wzmacniacz Music Man to ciekawa propozycja dla wielbicieli klasycznych brzmień od bluesa i country przez pop do klasycznego rocka. A teraz próbka brzmienia tej pięknej reedycji pięknego klasyka.